Sprawa dotyczy nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego kary 500 tysięcy złotych za rzekome niezgodności w sprawozdaniach finansowych wprost. Komisja odbyła całą debatę i dyskusję w tej sprawie. Stwierdziła i oddaliła ten wniosek. Informację Komisji Nadzoru Finansowego uznała za zasadne. Komisja Finansów Publicznych nie zastępuje sądu, a w procedurze odwoławczej tej grupie mediowej przysługują możliwości odwoławcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dzisiejsze posiedzenie Komisji Finansów jest o tyle istotne, że sama komisja w osobie przewodniczącego Jakubiaka przyznała, że ta procedura odwoławcza do tej samej instancji, do tego samego składu jest wadliwa. W tej sprawie nie ma żadnego związku fakt opublikowania w tygodniku Wprost taśmy związanych z obiadami, tak? Czy z posiłkami polityków, a nałożeniem kary przez nas. My tę procedurę zakończyliśmy formalnie tydzień przed podaniem przez tygodnik Wprost na stronach internetowych, że zamierzają takie taśmy opublikować, więc a postępowanie toczy się od 10 października 2011 roku, więc z żadnego związku tutaj ja nie widzę. Jesteśmy w procesie odwoławczym przed Komisją Nadzoru Finansowego. Jak mówiłem, nie spodziewam się tutaj, żeby komisja zmieniła swoje zdanie, no chociaż dajemy wiarę temu. Natomiast przed sądem administracyjnym ta kara nie będzie już rozpatrywana w sposób merytoryczny, czyli jeśli komisja ją utrzyma, to kolejne instancje rozpatrują tylko pod względem formalno-prawnym, a nie merytorycznym, więc nie mogą zmienić kwoty decyzji.